How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł Kruszyński. Przepraszam, jeśli kogoś przestraszyłem tym kosznięciem, ale przygotowuję się do gameplaya i staram się pozbyć wszystkich fluidów, które są niekorzystne przy mówieniu. Przy okazji grzebię sobie tutaj przy czarach, wiecie, bo mamy już poziom wiedzy 101, tak? Moglibyśmy normalnie wyczesać familiadę całą. A w ogóle to planowałem sobie pozdrowić wszystkich fanów RPG na początku, ale gdzieś mi to z głowy wypadło, więc czynię to teraz znowu mając chaos w głowie. Słuchajcie, dorzuciłem sobie tutaj odzyskiwanie gotowości, więc minuta 16 sekund będzie trwało odzyskiwanie gotowości Wielkiego Głazu. Zastanawiam się, co jeszcze mogę tutaj dodać na przykład do ścieżki mrozu, którą mam na poziomie 70. No więc słuchajcie, dodamy na pewno, moi drodzy, akcent wzmacniający siłę zaklęcia. Tak będzie chyba najlepiej. Zobaczmy, ile to by nas kosztowało. 120, trochę sporo. Zobaczmy, sigil celności 105, więc nie damy rady. Troszkę jest tutaj, przepraszam, to pojąbane, jeśli chodzi o dodawanie sigili, bo czasem je trzeba włączyć, żeby później można było zdjąć. Odświeżymy sobie ten czar. Spróbujemy wzmocnić sobie też ten czar, który tutaj mamy, bo on wymaga tylko wiedzy 50, jest całkiem niezły. Sigil intensywności, oczywiście, że dorzucamy sigil intensywności. Oczywiście, że dorzucimy sobie sigil mroźnego płomienia, bo będzie zadawało obrażenia i od ognia, i od zimna, więc będzie świetne na zmory. Coś jeszcze możemy? Nie. Odświeżymy sobie ten czar. Zobaczmy sobie też nasz kolejny czar. Tutaj ponownie czar na poziomie wiedzy na poziomie 100. Zobaczmy odzyskiwanie gotowości. Dobrze, odzyskiwanie gotowości. Odświeżymy sobie tutaj też ten czar. Zobaczmy też nasz mroźny kolec. Wiedza 75. Odzyskiwanie gotowości, jak dołożymy, to będzie o 6 sekund szybciej. To czasem może być kluczowe. A zobaczmy ten czar na poziomie 105. Więc na razie dorzućmy sobie tutaj odzyskiwanie gotowości i odświeżmy ten czar. No i fajnie, mamy te czary poprawione. Poziom wiedzy poczekajcie, nie można modyfikować. O co chodzi? Nie można zobaczyć lub modyfikować zaklęcia elektrycznych kopniak, dopóki nie poznasz sigla pioruna. A, rozumiem, sigil pioruna jest tutaj potrzebny. To skąd Ep zna elektryczny kopniak? Tego nie mamy zielonego pojęcia. Pioruny pocisk też nie mogę modyfikować. No. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj ten czar. Poziom wiedzy 70. Sigil wzmocnienia. Co to jest? Splątane umysły. ...125 punktów tarczy zastojowej przez 12 sekund. Nie mam zielonego pojęcia, co to daje. Obawiam się, że to tylko wspomoże moich wrogów. Celność chyba nie ma sensu. Odzyskiwanie gotowości może być. Jeszcze jakiś sygnał tu mogę przypisać? Nie bardzo. No to odświeżmy sobie jeszcze ten czar. Co tutaj nam jeszcze zostało? Chmura uwiądu. Możemy do niej dodać tylko celność, ale to będzie bez sensu. Słuchajcie, a w ogóle macie ochotę dzisiaj znaleźć trochę ciężkich kamieni, bo tak bardzo nietypowo ten odcinek zacząłem. Chciałem, żeby się bardziej dynamicznie zaczynało, ale tak czasem pokazać, jak się grzebie w czajach, to myślę, że warto. No tak to jest, jak się zdrowie nie rozwija, to niestety, ale... Niestety, ale mamy słabo tutaj. Słuchajcie, zabija w cieniu 339 zdrowia, stanowicielka 180. No tak. Szlachetne zdrowie, nikt cię nie powie. Ciężki kamienny klucz już odnaleziony, dwa jeszcze przed nami. To słuchajcie, no, samo się nie zrobi, ruszamy. Zastanawiam się, czy będą tu jeszcze jakieś miejsca. A, widzicie. No, zapisz grę trzeba zrobić. Przecież skoro nagrzebałem w czarach, a później szlak trafi rozgrywkę, bo zrobię kwas, to co?
No będę zaczynał od początku. Nie, tu już chyba nic nie ma i wróciliśmy do początkowego miejsca. Zestaw obozowy. No to fajnie, że tu jest zestaw obozowy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Muszę się dostać jeszcze tutaj jakoś. W to miejsce się muszę dostać. Wiecie co? App niech pójdzie, to włączy. A my sobie tutaj wejdziemy i tą zmorę załatwimy. Tu jest coś chyba do odrysowania. App przyjaciółko. Each time the sea floods a harbor, another is cleared for landing. Dobrze, dobrze, już nie pieść się tak ze sobą. Yes, another demonstration. No, powinno pójść szybko. I chyba bez specjalnego wydawania tutaj wydawania magii. Może mroźny kolec. Ścieżka mrozu. Nie, to chyba nie ma sensu. Pięknie poszło. Zobaczmy, co tu jest. Co żeśmy tutaj znaleźli? Kamień oświecenia. Kula zwartego kamienia ciąży ci na dłoni jak tarcza. A, to jest coś, co mamy zanieść naszemu przyjacielowi. Na ścianie widać wytartą runę. Obecnie nie da się jej odczytać. Do poznania runy... Co? Do poznania tej runy zaklęcia wymagana jest talent... Lantriego mówiące wieki. A słuchajcie, będziemy tutaj musieli przyjść z Lantrim w takim razie. Mam nadzieję, że to nie sprawi jakiegoś... Czekajcie, tu sobie musimy teraz otworzyć. Że to nie sprawi nam jakiegoś wielkiego kłopotu, żeby się po Lantriego udać. Ep ma jeszcze awans. Wiecie co, zastanawiam się, czy nie wyjść stąd, nie pójść po Lantriego i nie poznać tej runy, ale może zostawimy sobie to na później. Albo może zrobimy to teraz. Nie wiem, naprawdę trudno mi się zdecydować. Zmyślność. No to rozwijajmy w takim razie zmyślność nadal. Będziemy już mieli ją rozwiniętą. Zobaczmy, jakie talenty możemy sobie tutaj nabyć. Oczyszczająca woda przywołaj zaczarowaną wodą, która obmyje cel, usunie wszystkie niekorzystne efekty. To może być fajne. Jasny umysł. Jeśli Ep nie doznaje obrażeń, jej czas odzyskiwania gotowości ulega skróceniu, pozwalając jej na dwukrotny zwykły atak. Trafienie Ep neutralizuje tę premię na kilka sekund. O! Żywiołowa furia. Zyskaj premię do obrażeń od zimna. No to by było całkiem niezłe. Powiem wam, że ciężko się tutaj jest zdecydować. Słuchajcie, jeśli Ep znajduje się w drużynie, zarówno ona, jak i towarzysze otrzymują więcej doświadczenia do wiedzy, zaklęć i magicznych lasek. To sobie weźmy. W długiej perspektywie czasu takie znajdźki jest dobrze brać sobie na początku. Słuchajcie, ja idę po Lantriego. I razem z Lantim będę chciał poznać tutaj tą runę. Oczywiście ja to przytnę na montażu, więc słuchajcie, widzimy się za chwilę. Słuchajcie, moi drodzy, Lanty jest z nami. Wykupiliśmy mu w drzewku talentów. Talent mówią wieki. Dzięki temu będziemy mogli poznawać nowe runy. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczmy, co możemy. Możemy zbadać runę. Tak, naucz się runy i włącz ją do swoich zaklęć. Sigil bezczasowej postaci. O! Wow! To może być ciekawe. Ciekaw jestem, co to... Tylko czekajcie, bo co z tego, że ja poznałem ten sigil? Nie bardzo to rozumiem, co się stało, bo tego sigilu powinienem się gdzieś nauczyć i on gdzieś powinien być w moim wyposażeniu. Nie widzę, żeby on mi się tutaj gdzieś pojawił, ale czekajcie, może to było... Może ja źle patrzę. A, przepraszam. Przepraszam, widzicie? Tutaj mogę wybierać.
cykl bezczasowej postaci, akcent zwiększający czas trwania efektów zaklęcia. To jest całkiem fajny sigil, będę go mógł wykorzystać. Zastanawiam się, czy nie zacząć grać sobie teraz trochę Lantrim, ale chyba jakoś przywiązałem się do Ep, więc słuchajcie, widzimy się, kiedy ja wrócę na wieżę, wymienię Ep i wrócimy w to samo miejsce i będziemy dalej odkrywać tajemnice. Sigil bezczasowej postaci zyskaliśmy w ramach akcentów do czarów. Do zobaczenia za chwilę. No i moi drodzy, wróciliśmy. Słuchajcie, tu już mamy obczajone wszystko, tak to przynajmniej wygląda, więc musimy iść po prostu wyżej. Zobaczymy, co tam na nas będzie czekało. Ciekaw jestem też, czy w tym odcinku uda nam się już rozwiązać tutaj tą tajemnicę tej broszy i zdobyć artefakt. Chociaż z tego, co widzę, to na razie czeka nas tutaj walka. Więc no cóż, skoro czeka nas walka, to się do niej przygotujmy, tak? Zaczniemy od iluzji rzuconych na siebie. Stanowicielka wspomoże oczywiście. Zabija w cieniu. Poszło szybko, poszło sprawnie. Spróbujemy tutaj ich przywabić. Jeszcze nie chcą podejść. No to chodźcie. Na razie się jedną będziemy mogli zająć. W takim razie. Wiecie co? Zwolnię troszkę tryb gry. Ale może nie aż tak. Na tym poziomie będzie chyba najlepszy. Szybki dziki cios. Bajk, ty też korzystaj tutaj ze zdolności. A my porzucamy tutaj troszkę czarów. Z którego tutaj by czaru skorzystać najlepiej? O, tutaj będzie ogień zimno obrażenia. Świetnie. Magiczny ogień, zamrożenie. O, i jeszcze Ep puściła tutaj bąka. Powinno pójść już szybko. Czysta formalność. Zobaczmy, czy nie ma tu pułapek. Dobrze, już tak nie przeżywaj, zabija w cieniu. Aha, tutaj otworzyły się drzwi. To chodźmy tutaj. Wiecie co, może ustawmy naszą drużynę tak jak powinna stać. Szyk, jaki wybraliśmy. A znowu coś pokręciłem z szykiem. Dobrze, teraz powinno być lepiej. O! To tyle. Znowu będziemy musieli gdzieś zostawiać członka drużyny. Tu jest moja. Zobaczmy, co to daje. Otworzył się tutaj most, ale żadne przejście się nie zamknęło. Zabija w cieniu i zobaczyć, co tam za węgłem. Ojojoj. To chodźcie się tu podkradniemy. No i ponownie po czarze. Standard jak poprzednio. Ruszyła maszyna do przodu po szynach. Czekajcie, najpierw zdejmiemy sobie ukrycie. Zabija w cieniu i bajk tutaj niech zablokują wejście. A my idziemy ich tutaj wspomóc. Myślę, że tutaj skorzystamy sobie znowu z czaru, który z błysku ognia. Zmniejszyłem jego zasięg. Nie skradaj się tak. Ktoś był tutaj niewrażliwy na magiczny ogień. No nic, trudno. To będzie wrażliwe na magiczne pociski w takim wypadku. Co my tutaj jeszcze mamy? Czy one są wrażliwe na zimno? Bo już nie... Zapomniałem zupełnie. Zabijamy. Nie pieścimy się z tematem.
jeszcze kamieniem. Czemu one tutaj tak stoją i nic nie robią? Już. Poszło szybko, poszło gładko. Tu coś mamy do obejrzenia. Zniknącego w ciemności dołu dobiegają odległe wycia, kiedy wyciągasz szyję, ledwie udaje ci się dostrzec zmoje stłoczone na dnie. Pułapeczka. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać ozbrojenie pułapek w wykonaniu zabija w cieniu, no ale... O, tu możemy gdzieś zejść z drugiej strony. No dobra, chodźcie, zobaczymy, co tutaj jest. Może zejdziemy po tych schodach do tej części, do której nie mogliśmy się przedostać na samym parterze. To by było fajne. Tak na to wygląda. Więc co, zaczniemy od magii. Dobrze. No, wyprodukujcie magicznego bączka. A my sobie tutaj podejdziemy, spróbujemy. A czekajcie, bo kamień nam się jeszcze chyba nie odzyskał, więc trochę za wcześnie zacząłem tutaj przygoda. No nic. Zrobimy to z tymi czajami, z którymi możemy. Ruszamy do boju bez pieszczenia się z tematem. Ep, przyjaciółko, siej soplami. O, broni jednojęcznej żeśmy się rozwinęli. Dobrze to o nas świadczy. O, te derwisze nie są jakieś szczególnie trudne. Tak przynajmniej to wstępnie wygląda. Łup i łup. Oby tylko nie odnieście rany. Muzyka w tle jest obłędna. Mam nadzieję, że będę mniej mówił. O, tu będą chyba pułapki. Tak. Pułapki można dostrzec. No i dobrze. Skradamy się dalej. Ciekawe, dokąd tu dojdziemy. O. Znowu jakieś przyciski. Już mam dość tych przycisków. Ale gra nie byłaby grą, gdyby... O! A nie, przycisk się odnowił. Dobrze, kolejna miejscóweczka, tak? Dobrze, to zaczynamy. Czaj. No i ruszamy do boju. Ohoho, już szyła maszyna. Myślę, że tutaj przyda nam się grobowe światło. Zabija w cieniu tu, a my tu. Ep, niech poczeka, jak dojdzie kilka zmój. Jakoś te zmój tak pełzną, więc może tutaj sobie rzucimy tego kamola. Ojojoj, bajk. Ale dobrze. No to dwie dostaną. I tutaj jeszcze rzucimy sobie zamrożenie. Niekoniecznie to było najlepsze, co mogliśmy zrobić tutaj. No nic, trudno. Natomiast jak nie tak, to tak. Zmoje nam po prostu się przemieściły. Magiczny pocisk. Dlaczego ja z niego nie korzystam? On tak pięknie się odbija pomiędzy tutaj. Zabija w cieniu. Czego ty latasz jak na sejaczkę, no?
O, Jawa Subaika. Zapija w cieniu, nie stój głupio. To jakoś stoi tak, bez sensu. To ją atakujmy. Niszczycielski pocisk. Cokolwiek to było, było to niefajne. Na co ona jest odporna? Na zimno. Więc myślę, że będziemy mogli ją podpalić. Łup. I... Łup. Zabija w cieniu mi padła. Nawet nie zauważyłem kiedy. Uhuhu, no tego to się nie spodziewałem. Żeby tylko bajk nie padł. Dobra, chyba ją załatwiłem. Ajajaj, szkoda, no to będziemy mieli Anę. Nie ma bata. I to trzy Any, no ale dobrze, awansujmy bajka. Znaczy nie dobrze, no nie jest dobrze mieć Anę, no powiedzmy sobie to szczerze. Wiecie co? Zastanawiam się tutaj troszeczkę nad celnością. Poprawi nam to bronie jednoręczne, finezja byłaby niezła, ale zdrowie nie jest za darmo, więc rozwinijmy zdrówko. Tutaj mamy jakąś premię. Wzmocniony bólem, plac ćwiczenny. Jeśli bajk jest członkiem drużyny, pozostali otrzymują premię doświadczenia do atletyczności, broni jednoręcznej i broni dwuręcznej. Dobrze, to sobie weźmy. Nie zmieni nam to jakoś drastycznie tutaj sposobu rozgrywki, ale... O, i bajk też ma Anę? To jacyś tacy poturbowani, żeśmy wrócili stąd. Strasznie. Trochę za szybko się na te zmoi rzuciłem. Ale powinniśmy sobie poradzić. Mroźny kolec załatwił sprawę. Można też zrobić kamienny kolec. Dużo czarów tutaj można wytworzyć. Nawet poranieni sobie tu powinniśmy poradzić. Łup. Even sun and moon. Jezu, myślałem, że coś będzie przeżywać. Zwój. Zapasy alchemiczne. I sztaba żelaza. Dobrze. Ciekawe, czego możemy tutaj użyć. To coś dało? Nie wiem, czy to coś dało. Jakiś przycisk się tutaj pojawił. Zobaczmy, do czego on służy. A, tu się jakieś drzwi otworzyły. Dobrze. Spróbujmy pułapkę. Pułapka rozbrojona. To na plus. Zobaczmy, co tutaj jest. O shit. Ale wlazłem. No teraz to już troszkę późno. O, kolejny kamienny klucz. Żelazny wielki topór. Ale to chyba tylko... No, wiele to nie zmieniło. Ale kolejny klucz żeśmy znaleźli. Patrzcie, myśmy się też mogli tędy dostać. Eisen. Zobaczymy, czy coś będzie pasowało, czy też nie. Nie, no, dobra, słuchajcie, nie tracimy na razie czasu. Jeszcze przyjdzie kryska na matyska na wkładanie tutaj kamiennych kluczy, różnych palcy między drzwi. Zróbmy odpoczynek. Się przyda. Skorzystajmy tutaj z tego przycisku. Tu jest jeszcze jakaś sala, której nie sprawdziliśmy, tak? No to chodźmy. Wszyscy wypoczęci, wszyscy zdrowi, dobrze się mają. Tutaj znowu coś nam otwiera. Aha, nie mamy tutaj ognioklucza, tak?
czyżby to była ostatnia tak zwana pajóweczka hrabiego Barykenta? No to wygląda. To pewnie będzie ostatni ognioklucz. Czy musimy iść w górę? No to zapraszam Was wzwyż. Przycisk na windzie, poziom drugi i jedziemy. Uwielbiam, naprawdę powiem Wam, że uwielbiam grać. Teraz prowadzę dwa gameplaye. Albo prowadziłem, bo być może oglądacie to za jakiś miesiąc od publikacji, czy za rok, bo coś czuję, ta gra będzie bardzo, bardzo długo grana. Gdzie myśmy wleźli, co? A, tu jeszcze mamy przejście, dobra. Więc być może mówię tutaj do osób z przyszłości odległej, ale w tym momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to prowadzę gameplay w Dishonored i cały czas mam taki... No widzisz, żadnym biorę podróży tak nie zwiedzisz jak ze mną, Eb. W każdym razie mam ten dylemat, czy pograć w Dishonored, czy po prostu siedzieć i grać w tyranii. Coś mamy tutaj do odpisania. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj lantry potrzebny jeszcze. Jakiś... O, wrócił nam szajs. Potrzebny jest lantry, żeby tutaj to spisać. No nic, trudno, no. Nie będę się już wracał po Lantiego, zrobię to później. Nawet kosztem poznawania Sigili. Zobaczmy, co jest tu, bo tu jest takie miejsce, w którym ja się będę mógł schronić przed tymi zmojami, tak żeby je ścisnąć w jednym przejściu. Tu chyba normalnie możemy zobaczyć. To nam pewnie otworzy tu przejście, tak? Dobrze. Tak, ja sobie właśnie wish. Nie ma sensu się tu chować. Bajk, tutaj chodź. Stań tu w wejściu. Kto tutaj powinien zwabiać? Bajk chyba powinien zwabiać. Tylko zanim Bajk to zrobi, to Bajk na siebie czar. Tutaj na siebie czar. Wszyscy zwarci i gotowi. Magiczne bąki puszczone. Bajk idzie ich zwabić. My wspomagamy. Zabija w cieniu. A mogą sobie tu pod jakieś skróty włączyć, ale... Ale lubię korzystać z interfejsu, niekoniecznie w taki najszybszy sposób. Chodźcie. Dałem Barika, bo on ma jednak największą moc. No, pułapkę sobie odpaliły z mojej, dobrze. Ho ho. Przyjaciółki. To nie mówcie, że będziecie do mnie strzelać, no nie. To się muszę schować w takim razie. Dobra, już jakieś idą. Dobra, tu stoczymy ten śmiertelny bój. Tutaj, no dobra, chodźcie już. Skoro nie mogę się was doprosić, to... One są wrażliwe na zimno, więc je tutaj przywitamy zaraz po szerokości. Łup i srób. Bajk padł już? Jakim cudem? Jezu, a ja tak dawno save'a nie zrobiłem. Matko Święta. No matko święta, to mi się bardzo nie widzi. Splątane umysły szybko. O, to mi się bardzo nie widzi. Gdzie tutaj mogę rzucić zamrożenie jeszcze? Zabija w cieniu, atakuj. Zadaj szybki, dziki cios. Dlaczego bajk mi tak szybko zginął? Może był grupowym celem jakichś efektów cholernych. No cóż, i tak się zgadza. Ukierunkowana siła. Zabija w cieniu, jać sobie dzielnie. W razie czego łykniesz miksturkę. No chyba nie był to za najbardziej skuteczny czar, jaki mógł być. Szybko sięgajmy po magię. Zabija w cieniu. Czego ty nie atakujesz nikogo, no? To jest trochę straszne, powiem wam. Co tutaj jeszcze mamy? Błysk ognia, o. To może być niezły czar. A u Eb, co mamy jeszcze?
Mentalny cios. To też wyciąga trochę życia. Zabija w cieniu. Pij mikstuję. Nie bieść się tu z tematem. Ruszaj do ataku. Nie wiem, w którym momencie bajk mi zginął, no. Co za po prostu upierdliwość, no. No, ale się nie uważa, to się ma. Zobaczymy, jak tutaj z ogniem sobie poradzi. Magiczny ogień. Piszczący pocisk. Złamanie żelaza zróbmy. Chociaż to chyba niewiele da. A, mamy jeszcze tutaj mroczny pocisk, tam się odnowił. Hup. Pajk, wstawaj. No nie popisałeś się tutaj. Zbierzmy co nasze. Idźmy odpalić pułapkę. To mi trochę uratowało chyba to, że udało mi się te z mojej przeczesać po tej pułapce, więc też trochę obrażeń otrzymały. Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądać. O, i zabija w cieniu też otrzymała jedną ranę, a bajk pewnie trzy, bo był padnięty. No to w takim razie nie można odpoczywać w pobliżu wrogów. Ja bym chciał odpocząć w pobliżu wrogów, tak? Zrobić sobie z nimi mały odpoczynek. No, muszę podleczyć drużynę. Jakoś nie cierpię na brak zestawów obozowych. I'd have it no other way. Ale mam wrażenie, że mogą mi się w którymś momencie skończyć. To taki jest trochę irracjonalny strach, kiedy gramy w takie gry. Bo z reguły nam tych środków na wypoczynek wystarcza. Osobiście powiem wam, że uznaję za genialne to, że wprowadzono coś takiego jak zestawy obozowe, bo ten jednak odpoczynek w Baldur's Gate, który był zrobiony, no to sens. Zagrywało trochę na kpinę i ta gra była taka nienaturalna, nie wymuszała na graczu pewnych zachowań. Nie, będę strzelać, tak? Czy myśmy tutaj w ogóle te czary rzucili na siebie? Bajk, ty jeszcze na siebie nie, na zwierzycę możesz dotyk tytana rzucić. Dobrze. Eb, ty też chodź tutaj bliżej. Może jeszcze wspólnie ze stanowicielką rzucisz grobowe światło. O. Say when. No to mówię when. Dobra. I słuchajcie. Zaczniemy od zaklęć. Tutaj. I Ep. A ty Ep może chodź tutaj troszeczkę bliżej, co? I też tutaj sobie poużywaj. O, dlaczego ja tutaj nie rzuciłem tego czaru? O, może tak ich przekreślimy teraz. Pięknie. I mroźny pocisk, a w ogóle pocisk. Tutaj rzucony może być całkiem niezły. Troszeczkę się poodbija. Tutaj atakujemy z moje. Czy coś tutaj więcej mi jest potrzebne na razie? Na razie chyba nie. Po prostu zajmę się walką w tym momencie. Świetnie. Chodźcie przyjaciółki. Jakie tutaj jeszcze mamy ciekawe czary? O, może w ten sposób. Tylko żebym w drzwi nie trafił. Kurczę pieczone. Dobrze. Zabija w cieniu. Czego ty nie atakujesz? No nie. Ep, odsuń się troszeczkę. Zrób miejsce bajkowi, co? Teraz będziesz bajek mógł atakować? Nie bardzo. Będzie stał i się trząsł tutaj. No nic, musimy to jakoś przeczekać w takim razie. Odnowiły nam się jakieś fajne czary. O, pięknie żeśmy to zrobili. Kolejna załatwiona. Teraz pójdzie trochę lepiej, bo oni są już na poczęci, więc... Oj, zabija w cieniu, zaraz tutaj nam polegnie. Wycofać ją, czy...
Zastanawiam się tutaj troszkę. Dobra, użyjmy na razie tego. No, to i tak bym nie zdążył. Bojek jest jeszcze całkiem zdrowy, ale chyba niedługo. Szlak go też zaraz trafi, jak nie wypije mikstury. Chciałem je sobie zostawić na główną potyczkę. Barik. Podporo drużyny. Nie gij mi tutaj, przyjacielu. Jak tam talenty? Możemy wspomóc Barika troszkę. Możemy. Not a problem. Uhuhu. Poszedł niezły czar. Wiem. Ten gniew tutaj podziała. Bajk. Dobrze, załatwiony. Bajk, jak tam kolejna miksturka może wejść? Może wejść. Niech wchodzi. Ep mi tutaj jeszcze została. Odnowiły jej się może troszeczkę zaklęcia. Wspomożmy Bajka. Teraz trzeba będzie użyć kolejnego zestawu. Obozowego. Bajk, jak tam umiejętności? Nie obrywaj już tak, przyjacielu. Kolejna miksturka. No kolejna miksturka. Najwyżej przed finałową walką pójdę i napełnię swój brzuszek miksturami, które zakupię. To chyba nie było skuteczne. Dlatego, że chybiło. Odnowiły się umiejętności od Bajka. No, przywalaj, przyjacielu. Dobrze, jedna kuleczka zeszła. Magiczny pocisk. Ep. Ale tylko drasnęliśmy tą zmoję, no. Cmentarny cios może nam się jeszcze przydać, więc na razie go nie używajmy. Bajk ledwo zipie, kolejna mikstura wchodzi. O shit. Dobra, dokończmy czar. To nie było najlepsze. Zaraz to samotnie zginę. To chyba też nie było za najlepsze. Uciekajmy. Zanim dostaniemy w dupę jakimś srogim czajem. Udało się. Mam nadzieję, że za mną nie pójdzie, tylko będzie sobie tutaj stać. O, drużyna wstała, słuchajcie. Wstaliśmy z kolan. Nie wiem, jak to się stało, ale szykuje nam się druga runda. Chyba tym razem będę miał więcej szczęścia jak rozumu. No i nic, dobrze. Skoro nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Leczymy. Zabija w cieniu. Idziemy na kolejną rozprawę. Nie będziemy się pieścić tutaj z tematem już. Oj. Zaczynam grać jak ofiara losu, no niestety. Przepraszam was serdecznie, no. Nie wiem, jak ja to robię. Spróbujmy tutaj ogłupienie rzucić. Zabija w cieniu. Ty walczysz, czy nie walczysz, przyjaciółko? Troszkę żeśmy obrażeń zadali. Zadajmy złamanie żelaza i walmy czarami po kolei, jak idzie. Po kolei, jak idzie, walmy czarami. Dobrze. Tutaj jeszcze grobowe światło będę chciał rzucić. Magiczny pocisk. Czy ogłupienie na tą zmorę działa?
Tego nie wiem. Not a problem. No. Dlaczego ten czar nie wszedł? Powinien wejść. Troszkę zdrowia żeśmy zyskali, ale to i tak było bezcelowe. Co nam tu jeszcze zostało? Piorny pocisk. Zabija w cieniu. Nie zdychaj, proszę. Nie chcę już używać więcej mikstur. Dobra, jest załatwiona. Bo to była ciężka przeprawa. O, i to się jeszcze odbija, proszę, od ścian. Niezłego shitu tu można narobić. Zestaw obozowy by się przydał. Nie będę mówił, że nie. Tu pewnie potrzebujemy jakiegoś glifu. Zobaczmy, czy to coś dało. Nie, niczego nie otworzyło. Ten. No nie, niekiedy jestem tak ranny. O, szajs. Komu tu bardziej będzie wsparcie potrzebne? Chodź tutaj, z tej strony. Magia z tej strony, no. Obyśmy szybko ich załatwili. No to nie było najpiękniejsze, co mogłem poczynić tutaj. Bajk. Zanim zrobisz coś głupiego na planszy, to się dwa razy zastanów, no. Co tutaj jeszcze mamy? Naładowany cios. Spróbujmy tak. Magiczny pocisk. Bajk, ty też masz jakieś zdolności, z których możesz skorzystać, prawda? Rozbicie muru. Jest oszołomienie, ogłuszenie. Damy radę. Uff. Ach. Can I have a reprieve, Fatebinder? Znajdź sobie jakieś łóżko i śpi. Co tutaj mamy? Tu już mamy zmyślność rozwiniętą na maksa. Celność, chyżość, myślę też może nad finezją trochę. Chyżość by nam się trochę przydała, to w końcu na uniki by wpłynęło, przynajmniej pozytywnie. Czy podnosić żywotność? No nie, na razie idźmy w cechy magiczne. Kuszą inne współczynniki, ale nie możemy się tutaj rozdrabniać. Odbicie zaklęć byłoby całkiem przyjemną rzeczą. Czy tu już możemy coś rozwijać? Chaotyczny wybuch. Mituj wokół siebie falę energii, która po trafieniu pobliskich przeciwników spowoduje u nich obrażenia losowo. Losowe. To by było fajne. Nasycenie żywiołami. A może magiczne laski tutaj, czy odbicie zaklęcia do tarczy energetycznej, szanse na odbicie tradycyjnych ludzkich zaklęć. To też kuszące jest. Wiecie co, wezmę sobie ten chaotyczny wybuch. Dlaczego by nie? I uderzę w Kimę tutaj z zestawem obozowym, zanim pójdę przeszukiwać kolejne miejsce. Dobrze. O, jakąś znajdźkę żeśmy przytulili. Zobaczmy, co to jest. Tylko gdzie ja to znowu wziąłem, no? O, tu jest. Opal, zaklinacz pływów, hydromancja. Tylko Eb może tego używać. O, coś miłego. Zaklinanie pływów plus 15. No to jeżeli tylko Eb może tego używać, to dajmy to Eb. Aż miło się zrobiło. Pewnie Eb. Może coś nam powie, jak to dostanie? Nie, nic nam nie powie. Dlaczego miałaby nam coś powiedzieć? Słuchajcie, zastanawiam się, ile czasu my już gramy i na pewno będzie potrzebny nam zapis gry. To sobie ją zapiszmy. Nie chciałbym, żeby ten odcinek był zbyt długi. Chodźmy jeszcze tutaj, sprawdzimy, co jest. Kolejne przyciski. Nie wiem, ile pokoleń minęło. Przepraszam, że ci przerwałem. Żelazna wielka buława.
Plątanina korytarzy starych murów wydaje się nie mieć końca. Liktarzy niszy ciągną się wzdłuż masywnego kamiennego muru. Daleko jak okiem sięgnąć, nikną w ciemnościach. Tu nam się coś otworzy. Musimy znaleźć chyba jakiś sigil kolejny, żeby otworzyć kolejne drzwi. Albo znaleźć kolejne schody, które powiodą nas na szczyt. Nie wygląda, żeby jakieś z mojej były, ale pewnie będą. O, wow. Jakaś zagadka się jeszcze szykuje. Kurde, balans, no. Kurde, balans, no. Tutaj mamy jeszcze jakieś przejście, tylko... Oj! Nie podłaź tutaj. Rozbrójmy to. Tyle dobrego. Shit, wlazłem w pułapkę, no. Za szybko zaczynam biegać tutaj. Chcę zmieścić jak najwięcej w jednym odcinku, a jak nic tutaj z mojej będą wyłazić. Jak nic z mojej tutaj będą wyłazić. Słuchajcie, stajemy przed jakąś zagadką niewątpliwie. No, tu jest też chyba jakieś dalsze przejście. Zobaczmy, co będzie, jak to naciśniemy. Te drzwi się tutaj nam otworzyły, tak? No dobrze. Chodźcie, tutaj podejdziemy. Jak nic, stąd z mojej będą wyłazić. Słuchajcie, zrobię zapis gry. I bomba. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, nie chcę, żeby te odcinki były za długie. Ja was serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczymy, co tutaj jest z tą zagadką. A wam mówię, trzymajcie się. Do zobaczenia wszystkim fanom gier RPG. Trzymajcie się, hej.